Znajduje się na terenie kompleksu leśnego, który tworzy kompleks lasów lubliniecko-tarnogórskich. Jest to ogrom hektarów, tysiące hektarów dosłownie. Jest to są lasy głównie sosnowe, z małą ilością dębu, bo to są typowo piaszczyste tereny. Ale sosna wytwarza bardzo dużo olejków, także to jest to bardzo zdrowe powietrze. Te walory turystyczne, które mamy, te lasy, mamy tutaj w niedalekiej odległości, dosłownie 2 kilometrów, niecałe 2 kilometrów, mamy piękny rezerwat przyrody, mieszczący się na powierzchni 44 hektarów. Znajdują się tam różnego rodzaju roślinność, się znajduje, między innymi rosiczka, która jest, można powiedzieć, mało spotykana, jak nie jedyna w Europie. Mamy blisko atrakcję jagłowisko, gdzie można połowić ryby, można zjeść rybę, można ją samemu złowić i na przykład kupić, czy nawet ugrylować. Mamy leśniczówkę w Piłce, gdzie mieści się właśnie fajna baza hotelowa firmy Arche z Warszawy. Można zarezerwować sobie pobyt, można odpocząć. Mamy dużo ścieżek rowerowych. Praktycznie przez Piłkę się przecinają ścieżki rowerowe od Lublińca do Tworoga, od Koszęcina do Lublińca, przez Piłkę właśnie. O ogrom kilometrów. Mamy jeszcze kopalnię srebra. To jest wszystko dziedzictwa kultury naszego narodu, niedawno wpisane do UNESCO. Mamy blisko odległość do Częstochowy, gdzie można zwiedzić klasztor Paulinów w Częstochowie. A w samej miejscowości no przede wszystkim można poznać tu wspaniałą ludność, która tu mieszka, mieszkańców przyjezdnych i można uzyskać tutaj informację, że można nabyć swojskie jedzenie, czyli jajka, sery, wędliny od gospodarzy. Także zapraszamy do naszej miejscowości, do Piłki. Nic tylko przyjeżdżać i zwiedzać. A ja jestem sołtysem, z całego serca zapraszam. Dziękuję firmie Arche, że do nas tutaj przybyła, zrobiła bazę hotelową. No i wszyscy na tym będziemy korzystać. Także może się kiedyś z Państwem spotkam. Jak ktoś będzie potrzebował pomocy, służę moją pomocą. Nazywam się Jan Kandzia, jeszcze raz przypomnę. I zapraszamy do nas, do naszego siedliska i do naszej miejscowości. Dziękuję za uwagę.